chyba liczony na osobę 60, bo ja bym. A ja mam na razie wygodnie. W tym szybie uśpi pani profesor. Marek, jak dobrze ci ty mówisz, przynajmniej narracja jest. Nie bujamy, tak? Nie, już nie bujamy. Już nie bujemy. Gór otworzył, pomyślcie sobie, ile to metrów skały na żalu. Śpiewać też nie wolno, bo ale to nie jest pełni. Frytki ktoś rzadł. Tutaj, gdzie jest światło, rośnie mech. Co tutaj jest? Mech zielony, no i tam, gdzie rośnie światło. A, ekstra. Jakiś przerostok, to jest jeszcze. Znaczy, to jest mech tutaj. Co się dzieje? Mech. Nie ma prawa tu być, prawda? Nie, światło. Ale jest światło, właśnie w tych miejscach, gdzie są lampki rośnie, bo tam nie. Znaczy, stare się palą. Tak. No tak. Ale wystarczy. Torny, ale. Co? Ale ona była blondynka, ale była nie. Ale czysta woda, zobaczcie. Albo? Dlaczego tak kołuszesz? Pani musi w środku ławki siedzieć, na pierwszej ławce, żeby to żółto przykryło. Żeby nie było przykryło. Już zrobiłem się. Spokojnie tylko. Spokojnie, ona ma kamerę. Dokument zostanie. Sorki, ja jestem Marek, a ty? Bardzo mi miło, słuchaj, cześć. Sorki, że pierwszy ksiąganek, cześć, Marek jestem. A ty? Ekstra, skąd przyjechałeś do nas? Z Podlasia Boża. Ekstra, czysta, piecze. My reprezentujemy stolicę Pomorza, Szczecin. My tak się czujemy przez pogoń. Ja bym zachęcali. Ty, ja podejrzewam, że to jest. A więc jesteśmy sobie 30 metrów pod ziemię. Z tymi łodziami przepłyniemy 600 metrów. Wychodzimy szybem Ewa, ale już tylko 20 metrów do góry. A my zwiedzamy sobie fragment sztolni, a sztolnia jest to podziemny, poziomy chodnik, który w górnictwie służył do transportu urobku, wentylacji lub odwodnienia wyrobisk górniczych. A ten sztolni, ten chodnik wydrążono specjalnie dla potrzeb odwadniania tutejszych kopalń, chrustu, srebra i ołowiu. A wydrążono tę sztolnię w dolowicie wapiennym chrustonośnym. I to jest ta skała, która nas otacza. Jak Państwo widzicie, dolomit nie jest skałowity. Kładzie on się warstwami, jest popękany, ma bardzo dużo szczelin, więc wszystkie miejsca słabe, które groziły zawalenie podczas drążenia tej sztolni, a szczególnie tam, gdzie tego kamienia, tej skały nad stropem, to znaczy nad głową było mało, gdzie występowały piaski, glinki czy kurzawki, wzmacniano obudowami murowymi. I to jest właśnie taka obudowa, gdzie pierwsze łodzie przepłynęły. Innych zabezpieczeń tutaj nie stosowano. Tylko obudowy murowe, były one wapienno-kamienne, jednak w 1914 roku poprawiano je na cementowo-kamienne i tak pozostały do dzisiaj. My te obudowy tutaj nazywamy bramami. Każda brama ma swoją nazwę, a niektóre nawet krótkie legendy. I tak minęliśmy pierwszą bramę, bramę pamięci. Została nazwana dla uczczenia wszystkich gwarków, którzy tu w podziemiach Tarnowskich Gór poginęli. Z kolei ta druga brama, te miejsce budowane, nazywamy bramą odwagi. No bo każdy, kto bałby się tu jeszcze ciemności,
kołysząc w łodzi, przepływając pod tą bramą, powinien strach pozostawić właśnie w tej bramie. Tutaj górnictwo krótkonośne na tym rejonie sięga już odległych czasów, bo XIII wieku bramy nazywano bramą szczęścia i mądrości. Otóż przed tą bramą i w tej bramie z góry kapie woda. Woda ta jest czysta, nikogo nie pobrudzi, ale według legendy ma ona swoje właściwości. Bo płynąc tu, komu kropla wody spadnie na głowę, twierdzą, że będzie mądrzejszy, aniżeli jest dotychczas. Jeżeli ta kropla spadnie komuś na rękę, wróży to wygrane pieniądze. A spadnie na kolano lub stopę, znaczy, że czeka go szczęście w życiu, lecz niestety na starość reumatyczną. Czy każdy uważa teraz, gdzie ta kropla spadnie, bo od tego jeszcze może zależeć przyszłość. Kroplo, kroplo. Noga i ręka. W mordę, na kolano. Na kolano to co to było? A jak ucho? Ale jeszcze udane życie? Ty, no autentycznie tutaj ucho. A mi, zobacz, 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 popatrz. Uwierz, popatrz, widzisz? Widzę. Kropla? No. Będziesz miał tysięcy dzieci. Centralnie. Tysięcy dzieci co najmniej. Zaraz zobaczycie, że mam mokre. Tutaj też, o. No tak, więc proszę Państwa, bramę to już ostatnie łodzie mijają i dalej kapać nie będzie. Mam nadzieję, że wszystkim odpowiednio pokapało. Jeżeli nie, to proszę się nie martwić, my z kolegą przyjmujemy reklamację. A na drugim szybie do góry mamy wiaderko z wodą i możemy każdego pokropić, gdzie sobie zażyczy. Góry. Tarnowskie Góry Prawa Miejskie otrzymały w 1526 roku, a nadał je książę Jan Opolski II, zwany Dobry. On też ogłasza Tarnowskie Góry jako wolne miasto górnicze. Było to bardzo istotne dla miasta, jak i mieszkańców, bo my jako wolne miasto każdy mógł w Tarnowskich Górach zamieszkać, każdy mógł zostać w Warpie, za pomocą których wodę na powierzchnię wydobywają. A kiedy przypada tutaj największy rozkwit górnictwa tarnogórskiego na XVI wiek, nazywaną bramą leniwy. Bo jak mówi historia, bramę budowało 6 gwarków, którzy do pracy zbytnio się nie przyłożyli. I nim tą bramę ukończyli, to początek już im się zawalił. Jednak rada gwarkowska, to znaczy starszyzna, nie darowała im tego. Bramę musieli odbudować, ale niestety za darmo, czyli za własne pieniążki. No co gwarkowie uczynili, bo innego wyjścia nie mieli. Taka bowiem była kara. Później jednak chwalili się wszystkim, że ta darmowa praca, którą tu wykonali, skutecznie wyleczyła ich z wady lenistwa. Dosyć deciwa. Dobra. Podziemnych wyrobi z chodników, które są coraz to głębsze, niestety przybywa i wody. W 1785 roku zostaje tu otwarta kopalnia Fryderyk Wilhelm. To jest dzisiejsza kopalnia zabytkowa, tak tu można zwiedzać. Tam gwarkowie szyby drążą na głębokość 50 metrów. Po kolejności nie są w stanie całej tej wody na powierzchnię wypompować. A za kilka lat okazało się, że zaczęło brakować paliwa do tych maszyn parowych, a paliwem było drewno, które trzeba było sprowadzać. Stało się to dodatkowo kosztowne i nieopłacalne. Tęsknoty, ta z kolei, pod którą jesteśmy, no różnie przewodnicy nazywają bramą przyjaźni lub bramą miłości. Ale cel tu jest jeden. Każdy, kto przepływa pod bramą, a nie ma swojego kolegi, koleżanki, partnera lub partnerki, a chciałby mieć, wystarczy tylko pomyśleć, paluszkiem tu ściany dotknąć, a wszystkie te życzenia i marzenia spełniają się. Więc panowie, śmiało na te kamie żony nie patrzą, bo tu dzieje. Lipy były tylko 50-metrowe, więc całą wodę, która zalegała w tej kopalni, sprowadzono do najniższego punktu, a następnie kanałami
rowami do tej właśnie sztolni. I tutaj do sztolni, a że w tych ciemnościach zdawały się być czarny, nazwano ją sztolnią czarnego pstrąga. No niestety obecnie już tu pstrąga nie zobaczymy, bo nie ma żadnego życia w rzece. Nie ma i tutaj w tej sztolni. Jedyną atrakcją sztolni są nietoperze, które w okresie zimowym zawieszone na ścianach i stropie tutaj zimują. A to dlatego, że temperatura powietrza jest tu stała o każdej porze roku i tak jak dzisiaj, tak jak teraz, wynosi plus 10 stopni. A to już jest przedostatnia brama, gdzie pierwsze łodzie wpłynęły, nazywaną Bramą Szczęśliwych. No my ją nazywamy Bramą Szczęśliwych dlatego, że jak sami widzicie, jeszcze szczęśliwie płyniemy. Co nie wszystkie zrupy miały tyle szczęścia, co wy. Były takie, które się tu moczyły, w łodzie się zatapiały. A po wypłynięciu z tej bramy, w tym miejscu oświetlonym, na ociosach ścian, to znaczy na tych skałach, można zauważyć takie półkoliste, podłużne rowki. Występują one na całej długości tej sztolni, a są to ślady po dawniejszych wiertłach górniczych, tak zwanych loskach. Otóż warkowie wbijali sobie te wiertła na głębokość 50 cm, następnie otwory zasypywano prochem szczelniczym czarnym, jako lód używano słomy pszenicznej lub żytniej, też napełnionej prochem, zapalali słonkę, następował wybuch i taką metodą kruszono te twarde skały. Wyjście jednego otworu zabierało parkowi około 4 godzin pracy. No tu jeżeli w grupie płynie z nami pani o imieniu Ewa, to w tej bramie ma tu takie prawo i przywilej, że wybiera sobie partnera z grupy, a ten musi spełnić jej 3 życzenia. Nie ma prawa odmówić. Co płynie z nami Ewa? Chociaż trzeba przyznać, że i skromne lewy też się zdarzają. No. Tak, bo nie tak dawno płynęła z nami Ewa, według mnie była bardzo skromną Ewą. Bo miała tutaj tylko jedno życzenie, ale za to 3 razy. W górę filmujesz? O! Chcielibyśmy zobaczyć to. W ogóle mi się to dzisiaj niższe wydaje. Słońce. No dobra pogoda jest. Żeby zobaczyć jeszcze całkowity efekt, ja bym proponował przeskoczyć tę malutką skarpę i dojść do tamtego żółtego. Właśnie w taki sposób. To wszystko to są odpady dolomitowe. Tamta hałda to też właśnie jakaś taka mączka. No cóż ja tu chciałem powiedzieć? No, słucham. No, poczekamy. To 3 wieżowce. To są takie jaskinie? A więc kilka słów. Wszyscy? Nie, to jeszcze poczekam chwilę. Takie jaskinie, patrzcie, jak chodzi. Nie gliniaste i po prostu było to troszeczkę no, uciążliwe dojście tutaj, ale mam nadzieję, że ten widoczek Państwu to zrekompensuje. Znajdujemy się na stokach, czy w zasadzie wewnątrz Byłej Góry, nazwie Srebrna Góra, 347 metrów wysokości nad poziom morza. W zasadzie no, drugie wzniesienie obok Sucha Góra jest o 5 metrów wyższa. Przez tą Suchą Górę żeśmy przejeżdżali, tam przebiegała szosa. W XIX wieku jego eksploatacja tutaj trwała do lat 60. Zamieniamy się w tamtym kierunku. My będziemy szli właśnie wzdłuż tej drogi, tam jedynie ruszyj w autobusie, ten cały krajobraz. Jest to krajobraz kulturowy, ludzi jednak zostawią świadectwo minionej działalności, z tego tygodnia, w czasie spokojnego. My stanowimy tylko to poszczególne dla rezerwatu tego. Ja miałem na tyle, jeżeli jakieś pytania.
Osobiście uważam, że widok z tego stulecia. Różnorodność biologiczna to właściwie termin, który pojawił się nie tak bardzo dawno temu i właściwie ojców czy matek ma on wiele, ale trudno było zaliczyć go jakiejś konkretnej kategorii. Jak Państwo wiedzą, wiele terminów takich jak biocenozy, ekosystemy, populacje, to są terminy, które wywodzą się z ekologii, są terminami, które no, w świecie nauki są całkiem dobrze umiejscowione, mają swoje konkretne definicje. Takie terminy jak królestwo, rząd, gatunek, to są terminy, które wywodzą się z języka systematyki, opisują relacje pomiędzy wyglądem, cechami. Zakłada różnorodność odmian wyhodowanych przez człowieka, ale co jest rzeczą bardzo interesującą, ten termin coraz bardziej wiąże się w ogóle z różnorodnością działań ludzkich, także działań społecznych, bo gatunku zajęć byłaby w tych zmienionych ekosystemach bardzo trudna. Bowiem tak się dzieje, że jeżeli zmieniamy przyrodę, jeżeli wprowadzimy pewne manipulacje w przyrodzie, populacji dużych zwierząt przez... Ja związana oczywiście z prezentacjami, teraz emocje związane z werdyktem jury, prawda? I właśnie już proszę pana profesora Aleksandra Chęczka, żeby opowiedział o wrażeniach właśnie po wczoraj. Miejsce pani Krystyna mówiła, jak to było opowiedzieć. No, sami państwo wiecie, bo słuchaliście swoich wystąpień, ja powiem, że rzeczywiście zrobiły na nas bardzo duże wrażenie, a jakimś tego odzwierciedleniem niech będzie fakt, że ustalanie kolejności, w jakiej dzisiaj chcieliby Państwu gratulacje składać, zajęło nam dosyć dużo czasu i do godziny 9 wieczorem, żeby tutaj było burzliwie pomiędzy sobą uwagi na temat Państwa wystąpień wymieniali. Jurora profesora Aleksandra Chęczka i panią redaktor Jolantę Maciakowską. Zapraszam. Jest mnóstwo różnych nagród, także każdy myślę wyjdzie stąd i z dyplomem, i z nagrodą. Rozpoczynamy od najważniejszej kategorii, to znaczy sesji referatowej i od kategorii pierwszej. I już zwyczajem naszych podsumowań rozpoczynamy od miejsc czwartych i czwartych z Nowej Soli. Była pierwsze miejsce w kategorii, przypominam, pierwszej prac naukowo-badawczej. Serdecznie gratulujemy. O, to sobie skręca. I czwarte miejsce w tej kategorii zajęła Monika Kuczyńska z Olsztyna. Prosimy o ale dół. Trzecie miejsce od dwie. Łukasz Draczychowski. Teraz, który zdobył w te miejsce? Otóż, drugie miejsce zajął, jako że młodszy jeszcze ma dużo czasu przed sobą. Mateusz Kuzik, zapraszam. Pani magister, inżynier Katia Michalik. Opiekunka pracy Łukasza. Trzeci. Przekręć. Ale nie ma. Popatrz. Co? Laureaci kategorii, to znaczy pracę o charakterze literackim. Czwarte miejsce zajęła Agnieszka Ziaja, która przyjechała do nas z Tarnowskich Gór. Serdecznie zapraszamy.
Marycka z Katowic. Krystian Skrzypek, który pięknie się przedstawił właśnie wczoraj. I zapraszamy go pod jur drugiej nagrody właśnie w tej kategorii. Zajęła. Tak, tak, właśnie. Sylwia Krowak, zapraszam. Literacka to co? Raczej a reporterska? Reporterska jest piękna, owocna, głęboka, coś pięknego. W sesji posterowej przyjechała do nas z Krakowa. Tam Łukasz Huczała z Mikołowa, również zapraszamy pod nagrody. I panią Marytę Markowaczek. Na posteru było jej, przypomnę, 26. Na najwyższym miejscu i najlepiej została oceniona Karolina Fuchs ze swoim posterem. Przyjechała do nas z Nowego Targu. Co? Zapraszam. To wydarzenie kulturowe, proszę Państwa, oto ona. Ludzie się patrzą, nie? Faktem Karolina odbiera nagrodę. Ale wypas. Ale wypas, nie? Wchodzi na publiczko, podaje mu rękę i wzięła! To ona idzie, idzie, zbliżenie, zbliżenie, bardzo prosimy. No zdejdź, bo idzie Karolina, no. Jej, co? Nie ma sprawy. No podzieli się, nie? Oczywiście. Uczestników, wszystkich gości było to, że mogli zagłosować na swój poster, prawda? I teraz właśnie przeczytam imię i nazwisko osoby, która znalazła się no, w tej nagrodzie. Jest to nagroda publiczności, przypominam, dla Karoliny Hankiewicz. Serdecznie zapraszam. Głos Karolina, czy nie jesteś tego, że oglądają się miliony widzów? Patrzą w twoje oczy. Cieszysz się? No. Życzymy dalej powodzenia w dalszej pracy artystycznej. Dokładnie. Niech sztuka wybuchła z twojego serca i ogólnie. Jeszcze twoja, jeszcze nauczycielka, panie. Zaśpiewasz? Nie, tak wzruszony jest już. Popatrz, tak, idzie opiekun pracy. Mam rękę zajęta. A przy okazji gratuluję takiej uczelni. Chcę powiedzieć, że Przemek jest cool. Ty, to była kryptoreklama? Czy to była kryptoreklama, czy nie? Chcę powiedzieć, że ten film był cool. W koncercie, który jest dedykacją od organizatorów 10. jubileuszowego. Thank you.
Jeszcze raz pomachaj. Okej. Okay. Jeszcze? Tak. Jesteś bardzo fotogeniczny. Tak. Słucham. A troszkę bliżej można? A pani i tak nie będzie. Troszkę bliżej. Ale bliżej siebie, bliżej siebie. Przemek, stań koło pani profesor. Nie mnie, ale bliżej siebie. W parze tak bliżej siebie z ten. No zrobimy romantyzm Ani Shirley. Szybko. Poszło, szybko. Okej. Okay. Thank you.